Ja generalnie zawsze mówiłam, że jest mi to zupełnie niepotrzebne. W ogóle. I jakby zwlekałam bardzo z tymi organizerami. Po czym zamówiłam jeden, bo moja siostra, wiecie, zrobiłam takie porządki i wpadłam w taki trans. To naprawdę się sprawdza, nie jest to dużo roboty, a przy okazji wszystko wiemy, gdzie co jest, jak co wygląda i mamy po prostu porządek, więc to jest spoko. Najlepsze, bo teraz chciałam jeszcze zorganizować szuflady u Mikołaja. Wiecie, był niemowlakiem, nie zorganizowałam, a teraz, gdy jest starszy, stwierdzam, że byłoby mi to potrzebne, ponieważ zawsze tak grzebiemy w tych szufladach, żeby znaleźć, nie wiem, jakieś tam bodziaki, cokolwiek, żeby go ubrać na szybko. I potrzebuję tylko i wyłącznie takich, bo te by mi się sprawdziły najlepiej, ale wszędzie są wyprzedane i można je kupić tylko w takim całym komplecie. Komplet wygląda w ten sposób, czyli mamy jeden taki organizer, potem dzielony na drobniejsze miejsca, duży dzielony drobno, taki na staniki, jeszcze jeden jakimś cudem taki, nie wiem co tu się wydarzyło, miały być 4, jest 5, nie wiem dlaczego właściwie i mogłam dostać ten, jak już się ktoś rypnął, no ale dobra, nie wiem, właśnie się zdziwiłam, że mam osobną, a może tak kupiłam, już szczerze mówiąc sama nie pamiętam. Dobra, wyjmujemy to wszystko i ogarniamy. Cause you're here for a moment, you give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment, you give all you got, give all you got for love. W sumie to jestem mega ciekawa, czy wy używacie takich organizerów, bo wiele z was przy tym, jak organizowałam pokój dla małego, mówiła, żebym się w takie organizery zaopatrzyła. Jestem ciekawa, czy z nich korzystacie, czy po prostu wrzucacie tak byle jak do szuflady skarpetki, majtki, bo tak z takiego założenia wychodziłam przez długi, długi czas. Teraz mi się to po prostu pozmieniało. Stwierdzam, że to jest po prostu fajniejsze, także czas się za to zabrać. A wy napiszcie w komentarzu, jak to u was wygląda. Used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Thought all guys are the same, apparently I was wrong. Let me take you somewhere where we could be alone. No i efekt finalny wygląda tak. Teraz będę rozkładała jeszcze pranie z kosza. Czuję się masterem organizacji. Polecam to uczucie. Polecam. Tak robimy to razem, tak? Brawo! Proszę, masz tutaj, włóż teraz swoje spodenki. I mamusi spodenki. Mam. Tak. Oj, mamusi spodenki są duże. I teraz twoje rajstopki. Tak! Co jeszcze możemy włożyć do tego prania? Proszę, to. No, włóż do pralki. Tak. Twój śliniaczek, Miki, zaraz będziemy tam włączać. Teraz to. Musimy ją załadować do pełna, wiesz? Proszę. Super. I tu jest taki duży koc. Damy radę? Tak. Ojej. Dasz radę go wsadzić? Pięknie. Och, za ciężki. Dobra, mama pomoże. Chodź, zrobimy to razem. Co ty tu masz? To jest kula do suszarki. Bądź. Te rzeczy później będziemy dawać do prania, wiesz? Na razie tam się piorą ciemne rzeczy, bo musimy podzielić ciemne i jasne. Zobacz, tu mamy białe i one pójdą później same, tak? Ładne światło mamy. No, słońce. A nie wiem, o czym mamy mówić, bo nie wiem, o co chodzi. Mam tu ślad, Mikołaj mnie zdropał. No, tak go dziabnął, że hej, załadowaliśmy pięknie pranie z Mikołajem. Ach, no i tak. Jestem ciekawa, czy angażujecie dzieciaki w prace domowe. Ostatnio dawałam wam relację, właściwie rolkę, jak Miki odkurza.
To jest jego ulubiona czynność, wiadomo, że lubi to... Lubi odkurzać, tak. I lubi też ten, sprzątać się z szmatką. Tak, zawsze jak coś sprzątamy, to on też jest zaangażowany. Jak rozładowujemy zmywarkę, on rozładowuje z nami. Dzisiaj mi podał wszystkie kubki z góry. Wszystkie kubki. I on to robi tak ostrożnie, bo wie, że to jest szklane i tak dalej. Wiadomo, że asekurujemy, natomiast wychodzimy z założenia, żeby angażować dziecko jak najwięcej. Tym bardziej, że my mamy taki egzemplarz. Miki jest taki, że gdy widzi, że my robimy coś, a on nie jest zaangażowany, on się piekielnie denerwuje. Tak, on musi też coś robić, musi być jakby zaangażowany, tak, w tą czynność dokładnie, którą robimy. On też musiał coś tam mi pomóc, coś tam chwycić. Co się stało? No. A jak sprzątamy, to też musi sprzątać. Jak wykładamy ze zmywarki, też musi wykładać. A i właśnie Martusia niesie jego nową zabawkę. Tak, kupiliśmy ostatecznie wkrętarkę, bo czekają nas w najbliższym czasie remonty. Chcemy tutaj zrobić taką półkę, będziemy malować, no dużo, dużo różnych rzeczy. No i stwierdziliśmy, że w tym akurat Mikołaj nie ma nam jak do końca pomagać, także ma już swój taki pędzel, który będzie, wiesz, malował inną ścianę. Kupiliśmy mu wkrętarkę, żeby też mógł z tatą śrubki wkręcać, tylko już w Lidlu, bo to jest z Lidla, już w Lidlu powyciągał wszystkie te wkręty i mam je w torebce, także żebyśmy pamiętali. Bo to wszystko poodklejał. Ale jest szalona, bo ma dwa biegi. Jest wolniejszy bieg. Jest szybszy bieg. Tak, no. I ma, kręci się w prawo i w lewo, w zależności jak ustawić. Pewnie jest coś takiego, może widzieliście, że jest taki stół, gdzie pasują te wkręty takie duże, że on mógłby sobie wkręcać śrubki. Kumasz? Tak. No, wydaje mi się, że będzie coś takiego. No, także stwierdziliśmy, że to jest fajne. Chcemy tak robić, póki... Tak go nauczyć, po prostu. No, on już umie. No, umie, ale żeby... No, w domu wszyscy pracują. Wszyscy sobie pomagamy i tak chcę go wychować, nauczyć i żeby tak mu zostało. Trzymam za to kciuki. Zobaczymy, jak długo będzie chciał pomagać. No, generalnie bardziej chcę pomagać w naszych pracach, niż w sprzątaniu swoich zabawek. Tak, swoje zabawki nie lubi sprzątać, natomiast nasze rzeczy, jak gdzieś leżą, to od razu je znajdzie i... Dokładnie. Żeby nie było, że jest tak idealnie, to na przykład, jeżeli rozładowuję zmywarkę, to jest wrzask, jeżeli tej zmywarki nie rozładowuję ze mną. Natomiast jeżeli sprzątam jego zabawki do kosza, klocki, autka, wszystko, on nie widzi. Nie, to wtedy jest, to jest zajęty wszystkim, tylko nie tym. Tak? Swoich nie sprzątam. Natomiast nasze, na przykład, nie wiem, znajdzie jakoś coś tam leżące na podłodze, tak, to od razu przyniesie nam, że... Dokładnie. Tak. My dzisiaj pracujemy ostro nad pewnym tematem. Już wam na Instagramie trochę nadmieniłam. Natomiast możecie oczekiwać, bo wydaje mi się, że już możemy powiedzieć, że za niedługo pojawi się nasz pierwszy przepiśnik. I będzie on dotyczył... Pizzuni piątkowej. Tak, bo bardzo często pytacie o przepisy, znajdziecie tam przepisy na ciasto, na sos. Dla osób, które kupią ten przepisnik, będzie też pokazany na przykład, jak ciasto rozkładać. I to będzie taki film tylko przeznaczony dla tych osób, które ten przepisnik będą miały, żeby miały taką instrukcję. Mam nadzieję, że wam przypadną do gustu nasze propozycje. Wiemy, że wszystkim mega smakują, bo wczoraj była moja mama. Tak, wszyscy uwielbiałem to nasze pizze i mam nadzieję, że to jest szczere. Ocenicie sami, jak zrobicie. Widziałeś w domu wczoraj moją mamę? No widziałem. Mojej mamie wczoraj tak mega smakowała ta pizza, że w ogóle to taki też nieoczywisty smak. Ale tak i smakowała, że mówi, że mistrz master to Krzyś od Najlepsza pizza, jaką jadła podobno. Tak, także podzielimy się naszą wiedzą, bo Krzyś już przemielił masę pizz. Tak, bo dużo testowaliśmy po prostu różnych przepisów i mamy takie nasze ulubione, które wam przekażemy po prostu. Dokładnie. Także mamy nadzieję, że chętnie będziecie chcieli mieć te przepisy u siebie w domu, będziecie udostępniać po zrobieniu tej pizzy, wasze pizze, albo jak robicie to razem z dzieciakami i tak dalej, będzie nam mega miło. To taka mała zapowiedź. A teraz Krzyś jedzie do paczkomatu i do sklepu po jeden składnik, tak, do pizzy. Bo żeśmy zjedli. Miałam dwie puszki, nie mam ani jednej, ale dobrze, bo próbuję wyczyścić spiżarnię, bo mamy robić taki renament spiżarni z moją siostrą. O, chcę ci coś pokazać. Nie wiem, czy chcę. Poukładałam wszystkie majtki i skarpetki. O, to mogę zobaczyć później, jak wrócę ze sklepu. Dobra. To ja lecę i bawcie się dobrze. Dziękuję.
Krzyś się ogarnia na dole, już wrócił. Ja się zabieram za wyprzedaż szafy. Także tak jak widzicie, mam tego trochę. To będzie pierwsza część, bo to wydaje mi się, że uda mi się ogarnąć teraz i od razu wrzucić. Także od razu. W opisie filmu macie link do mojego Vinted, więc jeżeli ktoś coś, to tam Was bardzo serdecznie zapraszam. No i obserwujcie, bo rzeczy pojawiają się na bieżąco, więc jak ktoś ma mnie w obserwowanych, to dostaje powiadomienia, więc warto tak na przyszłość mieć. Dobra, zabieram się za resztę, ten sweterek będzie właśnie między innymi do wyprzedaży. I have to drift, I can stand the fight. You're acting like a baby and I think you don't mind. Pushing every button just to push me aside. Don't really matter, you see, 'cause sometimes we've denied it. The little signs been there all along. We stayed together 'cause we felt alone. You never dig when I'm in the zone. And now I've been childish, pretending I'm the only one to blame. It's not a single player kind of game. Słuchajcie, zawsze tak mam, że jak już zabieram się za wyprzedaż, poubieram się w te ubrania, to nagle stwierdzam, że kurde, w sumie to zaczęłabym w tym chodzić, no nie? Za każdym razem tak samo i tak jest w przypadku tych spodni, bo te spodnie strasznie lubiłam, jak je teraz ubrałam, gdy trochę schudłam, albo właściwie wróciłam do wagi sprzed ciąży, to tak się zastanawiam, czy by sobie ich nie zostawić. Nie wiem, gdzie położyłam telefon. O, znalazłam! Ja już skończyłam, także teraz zabieram się za ogarnięcie tego bałaganu. Chcę to wszystko, wiecie, poukładać, włożyć do szafki i będzie czekało na nowy dom. Hello. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspany? Wygląda na wyspanego. Łapa. Pomoże mamie składać? Właśnie. Pomożemy. Gdzie idziesz? Telefon. Gdzie tam idziesz? Co to tam jest? Balonik? Daria ma balonik? Odłożyłeś? Powiedz cześć! Dalia, tak. Przyniesiesz mamusi te rzeczy tam? Buty mi przynosisz? Dobra, buty też. O, dziękuję, buty takie jak Mikołaj. Okej. Złożone. Buty, tak! Buty. Jak fajnie mówisz buty, dziękuję. Równo daj mamie. O, dziękuję. Równo rozdzielasz nawet buty. Buty. Powiedz but. Na stopę. Tak. Dziękuję. O, tu, super. Patrz, mama ubrała but. Tak? Tara. Ubrany. No tak, jeszcze drugi. Wiesz, że mamy drugi but? Ciężki? Super! Ale kochanie, mam tylko dwie stopy i już więcej butów nie jestem w stanie założyć. Oj! Wam zrobiły buty, teraz te mam założyć. Połóż, dobra? Ostatnie ubranie i skończyło to już. Finito, i finito, i finito, koniec to, prawda? Finito, finito,
finito, koniec, tum, 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 tum. Kochanie! Chodź, pokażę ci coś! Uuuu, jak pięknie. No, zajebiście. Fajnie, że wszystko ma swoje miejsce i nie ma tak, zawsze sypu. Jest do pary. Tak. Znaczy, żeby nie było syfu, to musielibyśmy mieć wszystko jednakowego koloru. Twój jest tata? Nie wiedział co powiedzieć. Co ci powiedzieć? Pizzę idziemy, zjesz? Am. Mamy dużo pizzy, Mikołaj. No. Zjesz pizzę? Mamy różne smaki. Przeróżne.